się Mateusz Żukowski i chcę, żebyście dzisiaj przez moment mnie posłuchali. Zatrzymaj się na 2-3 minutki. Chcę ci dzisiaj powiedzieć o moim doświadczeniu Boga w moim życiu. Chcę ci powiedzieć o tym, że Bóg jest realny, że to nie jest religia. 5 lat temu spotkałem Jezusa, ale wcześniej w moim życiu nie wszystko wyglądało tak pięknie, że jako dobry, sprawiedliwy człowiek po ludzku nie miałem żadnych większych problemów w swoim życiu. Chciałem się przypodobać ludziom, chodziłem do kościoła, ale ja nie znałem Boga osobiście. Ja chodziłem do kościoła, ale ja w ogóle żyłem w kompromisu, grzechem, w grzechach i nie radziłem sobie w moim życiu. Kilkakrotnie chciałem się zabić, kilkakrotnie chciałem popełnić samobójstwo. Nienawidziłem życia, nienawidziłem ludzi na tym świecie. I pewnego dnia na ulicach Warszawy, tutaj w centrum, usłyszałem o tym, że Bóg to nie jest religia. Ja żyłem w świadomości, że Bóg to jakaś religijna postać. I ja myślałem, że Bóg to gdzieś jest w chmurach, daleko, nie wiadomo gdzie. Ale pewnego dnia usłyszałem o tym, że On jest żywy. Pewnego dnia usłyszałem o tym, że On może mi pomóc. I ja się zapytałem, i co ja muszę zrobić, żeby być zbawionym. I ja dowiedziałem się o tym, żeby przyjść do Jezusa i wyznać Go Panem i Zbawicielem swojego życia. I tak się stało. Słowo Boże nam mówi, że Bóg tak bardzo miłował świat, że dał swojego Syna, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest dobra nowina, przyjaciel, dla Ciebie. Dobra nowina o tym, że Bóg jest żywy. Dobra nowina o tym, że On umarł za Twoje grzechy. Dobra nowina o tym, że On jest na obrazku, że to nie jest figurka, że to nie jest jakaś marionetka. To jest dobra nowina. Przecież ja myślałem, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć. W tym kraju wszyscy nam mówią, że na zbawienie muszę sobie zasłużyć swoimi uczynkami, swoim dobrym życiem. Ale tak nie jest. Słowo Boże nam mówi, łaską zbawienie jesteśmy przez wiarę. Boże to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. I to jest dobra rzecz. To jest cała nowina, ty, że nie musisz zasługiwać sobie na zbawienie. Przyjmij dzisiaj przez wiarę to, że Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy. Nie musisz cały czas chodzić i klęczeć przed obrazami. Nie musisz cały czas się spychać i starać. Wystarczy, że przyjmiesz to przez wiarę. Wystarczy, że przyjmiesz Jego jako swojego Pana i Zbawiciela. Wystarczy, że zawołasz do Niego, powiesz: Jezu, ja chcę Ciebie poznać osobiście. Ja chcę Ciebie doświadczyć w moim życiu. I gwarantuję Ci, jeżeli Ty to zrobisz, to On przyjdzie do Twojego życia z mocą. On przyjdzie do Twojego życia z mocą. Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty nie tylko za Twoje grzechy, ale On umarł i Słowo Boże nam mówi, że Jego ranami jesteśmy uzdrowieni. Każda choroba, którą masz w swoim ciele, jest nielegalnie. Każda choroba, która jest tutaj na ziemi, jest nielegalnie. Jeżeli dzisiaj przyjmiesz to przez wiarę, że Jezus Chrystus wszystkie choroby wziął na siebie, zostaniesz uzdrowiony. Dzisiaj jest dzień łaski. To dzisiaj jest dzień zbawienia. To dzisiaj możesz prawdziwie panować w swoim życiu. Jezus Chrystus panował tutaj na ziemię, aby zaprezentować Królestwo Boże. On przyszedł tutaj na ziemię, aby przybliżyć nas do Ojca. On przyszedł tutaj na ziemię, aby uratować nas. Jezus Chrystus jest jedyną odpowiedzią na wszystkie problemy w Twoim życiu. Jezus Chrystus jest odpowiedzią na wszystko w Twoim życiu. Nieważne, jaki problem masz w życiu, nieważne, kim jesteś w życiu, dzisiaj zawołaj do Niego. Dziś zawołaj do Króla Królów i Pana Panów. To jest potężny Bóg, Jezus Chrystus. Jeszua to jest potężny Bóg. Ja poznałem Go jako prawdziwego Boga. Ja poznałem Go jako Króla Królów i Pana Panów. Ja doświadczyłem Go i Ty też możesz Go doświadczyć. Możesz Go doświadczyć w swoim życiu. Możesz Go doświadczyć. Możesz Go doświadczyć. Jest osoba na tym miejscu, która 4 lata temu w swoim pokoju płakałaś i mówiłaś: co będzie z moim życiem? Co będzie, jeżeli umrę? I przez 4 lata do tego momentu żyłaś w świadomości, że prawdopodobnie pójdziesz do piekła. Ale dobra nowina jest taka dla Ciebie, że nie musisz iść do piekła. Wystarczy, że przyjmiesz to, o czym do Ciebie dzisiaj mówię. Wystarczy, że przyjmiesz to dzisiaj. Wystarczy, że przyjmiesz Jezusa. Wystarczy, że zaakceptujesz Go i przyjmiesz Go jako zbawcę do swojego życia. Jeżeli wprowadzisz Go, to Boża prawda i Boże życie
zmieni twoje życie, staniesz się nowym człowiekiem. A słowo, że nam mówi, że Biblia nam mówi, że musimy się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Nikt nie może wejść do nieba, dopóki się nie narodzi na nowo tutaj na ziemi. Musisz się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. Dzisiaj zawołaj do Niego, zawołaj do Niego ze szczerego serca. Zawołaj do Chrystusa dzisiaj, a On zmieni twoje życie na zawsze. Zawołaj dzisiaj do Niego. On jest żywy, On jest realny. Ewangelia, którą głosimy, jest tutaj z mocą Bożą. Zawołaj się do Chrystusa i bądź zbawiony w imieniu Jezusa. Jesteśmy tutaj też po to, aby się modlić o was. Jeżeli macie problemy z jakąkolwiek chorobą, z nałogami, przyjdźcie tutaj. Położymy swoje święte ręce. Jesteście uzdrowieni, uwolnieni w imieniu Jezusa.